Siemano, ja jestem Hubert PRL, a dzisiaj chciałem Wam przedstawić moje trzy nowe modele z firmy Siku, które kupiłem dzisiaj i przy okazji Wam chciałbym przedstawić moją całą kolekcję moich modelków Siku. Pierwszy jest to taki John Deere. Rok tego modelu to jest 2020. Jest to John Deere 6215R. Tu mamy klasa Lexiona i Fenda 1050 Vario. A więc co? Przejdźmy do opakowywania pierwszego naszego John Deere'a. O, tak on się prezentuje. Jest to model z 2020 roku. Tył jest trochę niedopracowany, jak na 2020 rok. No cóż. I to jest model Made in Poland. Bo w 2020 Siku zaczęli produkować również w Polsce. I da się od niego zdjąć kabinę, ale to nie wygląda ładnie, dlatego kabina z powrotem wraca na miejsce. I teraz może otwórzmy sobie najpierw Fenda Vario. Taki oto. Oj, coś tutaj się... Poczekaj się chwilkę. Okej, już jestem. Pyk. I pyk. Oczywiście tył też jest niedopracowany zbytnio. No ale za to ten przód, no to zasługuje. Kabinka... Oczywiście również ściągana, ale przejdźmy dalej. Klas, uwaga, opening klasa. O, jeszcze mam takie coś, jak widać. O ja, normalnie. Koks, Siku koks. Header się oczywiście... obraca. No nie no. Kyozak. Ten jest już Made in China, czyli jest jakoś tak 2018, 2019. Nawet może starszy. No a więc tak to się prezentuje. Okej, okay, a więc już jestem. No i tak one się prezentują. Teraz Wam mogę pokazać moją kolekcję całą. A więc moja kolekcja Siku i różnych podróbek prezentuje się tak. Tu mamy Mercedesa od Siku. Podoba mi się on jak na gospodarstwo, to jest bardzo dobry. Zabawka z PRL-u Opel Frontera, również od Siku. Tu mamy podróbkową przyczepę do Bel, kultywator, beczkę, przyczepę i dwie takie złączone przyczepy. Dwie nieoryginalne prasy łącznie z tym, jak to się nazywa, z opryskiwaczem. Jeszcze jest taki sprzęt leśniczy, oryginalny od Siku. I tu mamy tak, jakiś klasyk, podróbka klasa, dwie podróbki Fenda i dwie podróbki klasa kolejne. I tu już lecimy, baloty oryginalne, drzewko oryginalne od Siku, to jest też oryginalne, ten kamień. Iveco od Siku, bardzo fajne. Jest tak, Massey Ferguson od Siku, Deutsch War od Siku do Bell, raczej John Deere, kolejny John Deere, tym razem zwykły New Holland, JCB, tu jak widać, Deutsch War, ten zielony, Fendt, Mercedes, Massey Ferguson, Deutsch War z PRL-u Siku, Massey Ferguson Combine z PRL-u Siku, Klas Jaguar, również z Siku i taki podróbkowy ciągniczek. A więc tak by się prezentowała moja kolekcja oraz jeszcze nowe modele, czyli to, to i to. Oczywiście Combine gmuci, nie? Sypać również może. Zobaczcie.
O, i tak można mówić. Więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i pa!